ciągu zaledwie jednej doby przez Twój umysł przepływa od 60 do nawet 80 tysięcy myśli. I kiedy tego nie obserwujesz, kiedy nie zwracasz na to szczególnej uwagi, no to może Ci się wydawać, że myśli, które myślisz, stanowią swojego rodzaju nieprzerwany ciąg. Natomiast w tym filmie chcę pokazać Ci, jak działają myśli, w jaki sposób możesz przerwać ten pozornie niekończący się łańcuszek myśli, a dodatkowo znajdziesz tutaj również ćwiczenie. Ćwiczenie, które pomoże w bardzo dużym stopniu zdystansować się do swoich własnych myśli, a dzięki temu zacząć przekraczać swoje ego. Cześć, mam na imię Bartek i jestem przewodnikiem duchowym, który pomaga ludziom podnosić poziom wibracji coraz i coraz wyżej. Tak, żeby każdy człowiek faktycznie przekonał się, jaka jest jego prawdziwa natura. Tak, żeby każdy zdołał przekroczyć swoje osobowe ja, swoje ego i zaczął żyć z zupełnie innego poziomu. Tutaj, na samym wstępie, czym jest myśl? Mimo, że my ich nie widzimy, mimo, że wydają się one być czymś zupełnie niematerialnym, no to musisz wiedzieć, że każda myśl jest formą energii. I tutaj oczywiście, pewnie tak jak się domyślasz, Twoje myśli są nigdzie indziej jak w Twojej głowie. I wszystko jest ok, wszystko jest fajnie, gdyby nie to, że tak naprawdę mnóstwo ludzi w dzisiejszych czasach utożsamia się ze swoimi myślami. Wiele osób myśli, że jest swoimi myślami. Bo tutaj zauważ, tak naprawdę, nieważne jakiej kwestii w Twoim życiu, jakiego obszaru Twojego życia będzie dotyczyła jakaś trudniejsza sytuacja, no to tak naprawdę Ty przeżywasz tą sytuację przede wszystkim w swoim umyśle. My jako ludzie mamy tą tendencję do tego, że żyjemy bardziej w naszych głowach niż w rzeczywistości. No i teraz, kiedy zadzieje się jakaś sytuacja, właśnie pojawią się jakieś trudności, jakieś problemy, cokolwiek z czym nie możemy sobie, powiedzmy sobie tak, od razu poradzić. Co się dzieje? W naszym umyśle zaczyna pojawiać się coraz więcej myśli, coraz więcej zgodnych z tym myśli, które zaczynają utwierdzać nas w tym, że faktycznie dana sytuacja jest nie do rozwiązania, że jest strasznie trudna, czy że wręcz jest niemożliwa do wyjścia z niej. No i tutaj zauważ, dlaczego tak się dzieje? Tutaj przygotowałem taką krótką, szybką planszę, planszę dotyczącą myślenia w zestawieniu z poziomami świadomości. Tutaj oczywiście na samym parterze mamy 20, jest to poziom wstydu i tak naprawdę jest to ta dolna granica tabeli poziomów świadomości. No ale idąc dalej, mamy wartości od 20 aż do 250, wartości, które potocznie kojarzone są ze stanem cierpienia, czy też stanem przetrwania. Są to elementy charakterystyczne właśnie dla tego osobowego ja, które czuje poczucie oddzielenia, które czuje się czymś innym i które myśli, że ta rzeczywistość i myśli są czymś tak bardzo prawdziwym, czymś, czego może nawet nie dać się przeskoczyć. No ale kiedy pójdziemy sobie dalej, tak, mamy poziom 250. Jest to poziom neutralności. Poziom, na który wchodzimy w momencie, kiedy właśnie zauważamy to, że nie jesteśmy naszymi myślami. Zauważamy to, że możemy sami wybierać to, jakie myśli myślimy. Że myśli w naszej głowie nie są z góry ustalone. Że tak naprawdę to my samodzielnie możemy zacząć kierunkować energię naszych myśli w taką stronę, która jest naprawdę z nami zgodna. No i właśnie, kiedy uczymy się obserwować nasze myśli, zaczynamy coraz wyraźniej zauważać to, że nimi nie jesteśmy. Że nie jesteśmy właśnie swoimi problemami, nie jesteśmy trudnościami, nie jesteśmy swoją historią, nie jesteśmy swoim imieniem i nazwiskiem, wykonywanym zawodem. To są tylko i wyłącznie myśli. Myśli,
które istnieją w Twojej głowie, w Twoim umyśle. I teraz, jeżeli Ty uczysz się przekraczać te myśli, jeżeli uczysz się je obserwować, co się dzieje? Tak naprawdę w naturalny sposób podnosi się poziom Twojej wibracji. Dlaczego? Dlatego, że przestajesz utrwalać w sobie te cięższe emocje, te niższe stany świadomości. Przestajesz wierzyć w to, że Ty jesteś swoim cierpieniem, jakiego mogłeś czy mogłaś doznać w życiu, czy że jesteś jakimiś programami związanymi ze wstydem, swoimi ambicjami, dążeniami. Odpuszczasz, po prostu odpuszczasz, bo widzisz, że Ty jesteś czymś znacznie więcej. Widzisz, że faktycznie dzięki systematycznej pracy ze sobą, obserwacja myśli i niezasilanie swoimi emocjami tych myśli, które są właśnie mało fajne, nieprzyjemne dla Ciebie, być może nawet trudne, ale to jest Twój wybór. I tutaj pamiętaj, bo znów, tak naprawdę, to nieświadomy Ty decyduje o tych reakcjach emocjonalnych, o zasilaniu Twoją energią konkretnych myślokształtów. Robi to Twój nieświadomy umysł, czyli aż 95%. I tak naprawdę, on po prostu reaguje. Reaguje na każdą myśl w wyuczony sposób. I Twoją pracą, Twoim zadaniem tutaj jest nauczyć swój nieświadomy umysł zupełnie nowego stanu bycia. Bo on się po prostu uczy. Uczy się właśnie poprzez emocje, uczy się poprzez utrwalanie. Uczy się poprzez regularną praktykę medytacji. I tutaj, zanim przejdziemy jeszcze do ćwiczenia, chciałem się podzielić jeszcze jedną rzeczą. Właśnie. Już tylko przewrócę kartę. Zobacz, znów tak mamy myśli. I przeciętny człowiek, który właśnie żyje gdzieś tutaj poniżej poziomu neutralności, może mieć wrażenie, że myśli stanowią jeden nieprzerwany ciąg. Że jest myśl. Cały czas są te myśli. One pędzą z zawrotną prędkością, ale tak jak już mówiłem we wstępie, w ciągu jednej doby mamy od 60 do 80 tysięcy myśli. A z większości z nich nawet nie zdajemy sobie sprawy. A one i tak się myślą. A nasze ciało, nasz nieświadomy umysł i tak na nie reaguje. W wyuczony, nieświadomy sposób. Ale Ty możesz to zmienić. Możesz go nauczyć. No ale właśnie, o co chodzi? Jeśli jesteśmy właśnie na tych poziomach cierpienia i przetrwania, my się identyfikujemy z naszymi myślami. Więc trudno jest nam je zakwestionować, bo wydaje nam się, że jakkolwiek podważając, jakkolwiek właśnie kwestionując myśli, które się w nas pojawiają, podważamy czy kwestionujemy sami siebie. Rozumiesz? I stąd jest ta blokada. Natomiast moment, w którym właśnie zaczynasz wchodzić na poziom neutralności, na poziom, w którym dystansujesz się do swoich myśli, na poziom, na którym zdajesz sobie sprawę, że nie jesteś swoimi myślami, że możesz po prostu na nie pozwolić, że one po prostu przepływają i tyle. I nie musisz z nimi walczyć, nie musisz się z nimi w żaden sposób przepychać, nie musisz nawet próbować ich zmieniać, gdyż po prostu na nie pozwalasz. Tak jak pozwalasz chociażby na to, że na przykład za oknem rośnie drzewo, tak? Czy kiedy jesteś nad morzem, pozwalasz po prostu na szum fal. Nie próbujesz tego zmieniać, nie próbujesz z tym walczyć. Nie próbujesz tego w żaden sposób przemodelować właśnie w swojej głowie. Bo tutaj znowu, tak, bardzo często wydaje mi się, że to jest dosyć duże niedopowiedzenie, jeżeli chodzi ogólnie o medytację. Mówię tutaj o takiej klasycznej medytacji. Nie chodzi mi tu o wizualizację, nie chodzi mi tu o programowanie podświadomości, ale o taką zwykłą, klasyczną medytację. Medytację, która sprowadza się tak naprawdę właśnie do obserwowania swoich własnych myśli, do pozwalania na te myśli, do odpuszczania tych myśli. No i właśnie tutaj zauważ, co się dzieje w momencie, kiedy
wykonujemy tą wewnętrzną pracę. Kiedy obserwujemy umysł, kiedy przestajemy się z nim utożsamiać, wchodzimy na poziom neutralności i co się okazuje? Okazuje się, że myśli nie stanowią jednego, długiego, nieprzerwanego ciągu. Pomiędzy każdą myślą istnieje swojego rodzaju przerwa. I jeżeli Tobie swoim skupieniem, swoją uważnością uda się wejść w tą przerwę, otwiera się przed Tobą zupełnie nowa przestrzeń. Przestrzeń, w której panuje cisza, spokój, a Ty patrzysz na swoje własne myśli, te myśli, które mogłeś myśleć, że nimi jesteś. Zaczynasz patrzeć na nie zupełnie z boku. One przestają Cię jakkolwiek ruszać. Bo one po prostu są. Nie są ani dobre, ani złe. Ani smutne, ani radosne. Ani pozytywne, ani negatywne. Te myśli po prostu są. Tylko widzisz, umysł ma to do siebie, że działa troszeczkę tak jak archiwum. I każda myśl trafia do odpowiedniego segregatora i na tym segregatorze przyklejana jest konkretna etykietka. W tym segregatorze trzymamy na przykład złe myśli, myśli, których myśleć nie chcemy. W innym segregatorze trzymamy sobie myśli, które są niewygodne. W jeszcze innym segregatorze trzymamy myśli, których się na przykład wstydzimy. Rozumiesz? Umysł jest bardzo sprytny. I on doskonale radzi sobie z zarządzaniem, z organizowaniem informacji, jakie są w nim dostępne. Natomiast ten sposób organizacji, czyli nadawanie etykietek, nadawanie łatek, ocenianie tych myśli, jest czymś, co sprawia, że sama myśl, która jest w swojej naturze całkowicie neutralna, może zacząć wydawać się właśnie trudna, bolesna, skomplikowana, powodująca cierpienie, wywołująca w tobie właśnie jakieś silne, nieświadome reakcje. Rozumiesz? Kiedy przekraczasz myśli, kiedy uczysz się je obserwować, wchodzisz na zupełnie inny poziom. Bo twoje myśli, jak najbardziej, mogą być oczywiście twoje, jednak nigdy nie będą tobą. Dobra, przechodzimy już do ćwiczenia i w tym ćwiczeniu poprowadzę cię w stronę właśnie tej przerwy w twoich myślach. Co więcej, wyrazimy sobie kilka intencji, które zaczną spełniać się po prostu w ciągu twojego dnia. Pamiętaj więc, by pracować z tym ćwiczeniem regularnie przez najbliższe minimum 21 do 28 dni i koniecznie daj znać, jak bardzo widzisz efekty tej pracy, bo tutaj gwarantuję, jeżeli będziesz w tym naprawdę systematyczny, czy też systematyczna, to zobaczysz bardzo, ale to bardzo dużą zmianę. Dobra, więc już teraz połóż sobie dłonie na sercu, zamknij oczy, przez chwilę skup się na swoim sercu. Postaraj się poczuć jego uderzenia, jego naturalny rytm. Spróbuj przez chwilę policzyć uderzenia twojego serca. I pamiętaj, że za każdym razem, kiedy ty w ten sposób skupiasz się na sercu, to sprawia, że łączysz się ze swoim centrum, z tą najbardziej autentyczną częścią ciebie. Być może już teraz uda ci się poczuć takie delikatne, przyjemne ciepło pod twoimi dłońmi. To jest właśnie energia twojego serca. Energia spokoju, miłości. I teraz weź powolny, głęboki wdech przez nos. Całkowicie wypełnij podbrzusze, przeponę, płuca.
Wstrzymaj powietrze. Dociągnij jeszcze troszkę na maks. A teraz już powoli wypuść je ustami. Czując, jak twoje ciało zaczyna się rozluźniać. Odpręża się. I teraz jeszcze raz powolny, głęboki wdech przez nos. Całkowicie wypełniasz podbrzusze, przeponę płuca. Przytrzymaj chwilkę powietrze. Jeszcze chwilkę. A teraz już powoli wypuść je ustami. Czując, jak twój umysł zaczyna zwalniać, twoje ciało rozluźnia się, odpręża. Cały twój system nerwowy, twój nieświadomy umysł zaczyna się coraz i coraz bardziej odprężać. Relaksuje się. I tak naprawdę z każdym kolejnym dźwiękiem, który słyszysz, ty zaczynasz odprężać się coraz i coraz bardziej. Coraz głębiej i głębiej zaczynasz wchodzić w ten stan przyjemnego odprężenia, całkowitego rozluźnienia. I jeżeli w twoim umyśle pojawiają się jeszcze jakiekolwiek myśli, to jest jak najbardziej okej. To jest jak najbardziej w porządku. Te myśli zawsze tam będą. Nie chodzi o to, by je zatrzymywać, by z nimi walczyć, czy też próbować je jakkolwiek zmieniać. Chodzi tak naprawdę o to, by wyrobić w sobie ten nawyk do tego, by obserwować myśli, by nie utożsamiać się z nimi, gdyż właśnie tak przekraczasz swoje ego. Ego, które uważa, że jest swoimi myślami. Więc teraz już przenieś całą swoją uważność na lewą nogę i poczuj, jak ona zaczyna się coraz i coraz bardziej odprężać. Prawa noga całkowicie się rozluźnia. Twoje biodra, pośladki. Znikają już wszystkie napięcia, a na ich miejsce pojawia się przyjemne, głębokie rozluźnienie. Twój brzuch, klatka piersiowa całkowicie się odpręża. Staje się już taka przyjemnie, leniwa, senna. A to uczucie błogiego relaksu wypełnia już twoje lewe ramię, lewą rękę, lewą dłoń. Lewa ręka staje się już cięższa. I dalej prawe ramię, prawa ręka, prawa dłoń. Prawa ręka jest już rozluźniona. A to uczucie przyjemnego, błogiego relaksu przepływa wyżej, rozluźniając już twoje ramiona, barki, szyję. Pozwól, żeby one opadły w najbardziej naturalny dla ciebie sposób. Przenieś teraz ten przyjemny relaks na swoją szczękę. Pozwól, by ona delikatnie opadła w najbardziej naturalny dla ciebie sposób. Jeśli potrzebujesz, przełknij ślinę. Pozwól, by twój język całkowicie się już rozluźnił, odprężył się. Twoje policzki, skronie, czoło odpuszcza, rozluźnia się coraz i coraz głębiej. Pozwól, żeby twoje powieki w najbardziej naturalny dla ciebie sposób stały się już przyjemnie senne, ciężkie, odprężone. A ty rozluźnij również te mięśnie w kącikach oczu. I pozwól, by to uczucie relaksu objęło już całą twoją głowę, odprężając cię, rozluźniając coraz i coraz głębiej. Ja już teraz pomału będę liczył.
od 5 do 1, a gdy powiem 1, ciebie ogarnie jeszcze 10-krotnie większy stan relaksu i odprężenia niż teraz. 5, 4, wyraźnie czujesz, wyraźnie zauważasz to, że myśli po prostu przepływają. 3, a ciebie wypełnia coraz większy spokój, coraz większe odprężenie. 2, jeszcze tylko krok. 1. I teraz już ogarnia cię 10-krotnie większy stan relaksu, błogiego odprężenia, przyjemnego rozluźnienia. Wypełnia całe twoje ciało, cały twój system nerwowy. Wszystkie komórki wibrują już przyjemnym odprężeniem. A ty teraz zauważ. Zauważ to, że twoje myśli, które przewijają się w twojej głowie, że one są dosłownie jak film. I kiedy ty teraz jesteś z boku, jesteś w stanie tego przyjemnego rozluźnienia, całkowitego odprężenia, co się dzieje? Zauważasz to. Zauważasz, że możesz po prostu pozwolić na te myśli, jakiekolwiek by nie były, jak straszne, jak trudne by ci się nie wydawały. Ty po prostu na nie pozwalasz, a te myśli przepływają, po prostu przepływają w najbardziej naturalny dla nich sposób. Kiedy ty tak patrzysz na swoje myśli, stojąc z boku, zauważasz. Zauważasz to, że twoje myśli są troszkę jak film. Film, który być może w tym momencie jest odtwarzany całkiem szybko. Tych myśli może być dużo. Ale to nic, nie przejmuj się. Gdyż teraz to ty decydujesz i wybierasz. Wybierasz dla siebie to, żeby ten film zaczął zwalniać. Zauważ to, że twoje myśli są całkowicie podatne na twoją wolę, na twoją intencję. Więc twoje myśli już teraz zaczynają wyraźnie zwalniać. A ty po prostu na nie pozwalasz. Nie opierasz się im. Nie walczysz z nimi. Pozwalasz im przepływać. Właśnie tak. I kiedy one właśnie w ten sposób bardzo powoli przepływają, zauważasz. Wyraźnie zauważasz, że pomiędzy każdą kolejną myślą jest mała przerwa. I teraz skup się na tej przerwie pomiędzy twoimi myślami. Skieruj tam całe twoje skupienie, całą swoją uważność. Wybierz jedną z takich przerw i po prostu wejdź tam świadomością, pomiędzy myśli. Postaraj się rozszerzyć tą przestrzeń. Tak bardzo, jak jesteś w stanie. Nie ma tutaj ani dobrze, ani źle. Postaraj się rozciągnąć przestrzeń pomiędzy twoimi myślami. Bardzo dobrze. I teraz zauważ. Zauważ, że jesteś w stanie zupełnej ciszy. Jesteś. I obserwujesz. Jesteś. I cieszysz się tym stanem, w którym myśli są obok ciebie. Czegokolwiek by te myśli nie dotyczyły, ty pozwalasz im być. Nie oceniasz ich, nie analizujesz, nie walczysz z nimi. Po prostu się na nie zgadzasz. Po prostu na nie pozwalasz. Zauważ.
Zauważ, jak duża część Twojej energii wraca do Ciebie. Wraca do Ciebie, gdyż Ty nie inwestujesz jej w myśli, których nie chcesz myśleć. Gdyż teraz po prostu wiesz, że w swojej naturze każda jedna myśl jest zupełnie neutralna. Że każda myśl to po prostu energia. Energia, która jest cały czas w ruchu. Więc Ty od teraz w żaden sposób nie powstrzymujesz jej ruchu. Pozwalasz na ten ruch. Gdyż to właśnie ruch energii jest w tej rzeczywistości jej naturalnym stanem. Więc za każdym razem, kiedy Ty jakkolwiek próbujesz stawiać opór swoim myślom, kiedy z nimi walczysz, kiedy je powstrzymujesz, właśnie wtedy pojawia się napięcie, pojawia się tarcie. A kiedy jest napięcie, kiedy jest tarcie, pojawia się właśnie cierpienie. Więc teraz zostawiasz ze sobą nieświadome reakcje, zostawiasz ze sobą myśli, nieświadomy umysł i wybierasz. Wybierasz to, by dziś, w ciągu dnia, jak najczęściej przebywać pomiędzy swoimi myślami. Wyraź więc teraz intencję, powtarzaj za mną w myślach. Moją intencją jest, bym w ciągu dzisiejszego dnia była w stanie obserwować moje myśli. Bym zauważał je. Bym nie zasilał ich swoją własną energią. Bym pozwalał im przepływać w najbardziej naturalny dla nich sposób. I tak się stanie. Teraz weź sobie jeszcze jeden taki powolny, głęboki wdech przez nos. Przytrzymaj. I uwolnij powietrze ustami. I ja już teraz pomału będę odliczał od 1 do 5. A kiedy powiem 5, otworzysz już oczy i powiesz: jestem w tu i teraz. 1, 2. Wyraźnie czujesz, wyraźnie zauważasz to, że Twoje myśli zwolniły. Że jest dużo więcej przestrzeni, dużo więcej spokoju, wolności. 3. A Ciebie wypełnia zupełnie nowej jakości energia. Energia radości, spokoju, szczęścia i spełnienia. 4, 5. Otwórz już oczy i powiedz: jestem w tu i teraz. Zachęcam Cię. Szczerze zachęcam Cię do systematycznej, do regularnej praktyki tego ćwiczenia. Gdzieś tak jak mówiłem, pomoże Ci ono przekroczyć Twoje myśli, a dzięki temu zacznie zmieniać się dosłownie całe Twoje życie. Tyle na dzisiaj. Widzimy się za tydzień w kolejnym filmie. I tymczasem życzę Ci mnóstwo miłości, mnóstwo światełka. Namaste.